skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Także witamy we Froniusie. Zobaczcie, będziemy mogli dużo eksperymentować. Skręć w lewo. No i parkujemy tutaj przy ładowarce. Pytanie, czy puści? Zobaczymy, czy śląski prąd jest dobry. No i idzie. Tak, system, który chcielibyśmy w tym momencie zaprezentować, oparty jest na falowniku hybrydowym. Jest to Fronius serii Gen24+. To właśnie ten plus w nazwie produktu Gen24 oznacza, że jest to falownik, który może współpracować z bankiem akumulatorów, z baterią fotowoltaiczną. Jeżeli chodzi o moc dostarczaną z paneli fotowoltaicznych, dochodzi do falownika 10,8 kWp mocy dostarczanej z modułów fotowoltaicznych zainstalowanych międzyszybowo w pionie. Jest to system, który nie jest nadachowy, jest fasadowy, międzyszybowy. Budynek jest również obrócony mocno na zachód, zatem taka realna moc, którą potrafimy wyciągnąć z tej naszej instalacji fotowoltaicznej, to jest myślę jakieś 7-7,5 kW. Falownik hybrydowy Gen24+, poprzez licznik Fronius Smart Meter, zainstalowany zaraz obok licznika operatora, patrząc oczywiście na schemacie, pozwala na współpracę tego falownika z baterią fotowoltaiczną. Czy ta bateria jest konkretna Froniusa, czy może być dowolnego producenta innego? Nie jest to bateria firmy Fronius. Fronius produkował kiedyś autorskie baterie, natomiast myśl technologiczna firmy BYD jest na tyle zaawansowana, że zdecydowaliśmy się na współpracę dokładnie z tym producentem oraz z LG. Mamy jeszcze dwie serie baterii LG, seria Resu H i seria Resu Flex. Czyli nie mogę założyć sobie dowolnego magazynu energii, musi być jeden z tych trzech. Musi być jeden z tych dwóch producentów, czy w zasadzie z trzech, ta też jeszcze dzieli się na dwie serie, więc dwóch producentów generalnie. Fronius Gen24+, bateria BYD, lub bateria LG. On jest wysokonapięciowy czy niskonapięciowy? To są baterie wysokonapięciowe. W przypadku baterii BYD mamy dwie serie. Mamy serię HVS od skrótu High Voltage Small i High Voltage Medium. To jest najmniejsza bateryjka, dobrana oczywiście pojemnościowo do naszych potrzeb. To jest najmniejszy przedstawiciel BYD, seria HVS, 5,2 kWh, składająca się z dwóch segmentów bateryjnych. Co jest dużą zaletą, jeżeli chodzi o sam montaż tej baterii? Jest niewielka, rośnie tak naprawdę wraz ze zwiększaniem pojemności. Mogę dokupić kolejne segmenty. Oczywiście, że tak. Można sobie tą baterię rozbudowywać, ale z punktu widzenia tego człowieka, który będzie tą baterię instalował, tak? Tego technika, który pojedzie, być może sam pojedzie na instalację. Dla niego jest tylko istotne to, żeby paleta z tą baterią znajdowała się w pobliżu instalacji, ponieważ w osobnym pudle zajmuje się sterowanie wraz z podstawą. W osobnym kartonie znajduje się jeden moduł bateryjny, w osobnym znajduje się kolejny. Jeden człowiek jest w stanie tą bateryjkę sobie zbudować. I ile maksymalnie modułów mogę dołożyć? W przypadku serii baterii HVS BYD jest to od 2 do 4 segmentów, w przypadku baterii HVM od 4 do 8 segmentów. I mogę kolejną równolegle baterię oczywiście dołożyć? Oczywiście, tak. Do 3 baterii równolegle możemy podłączyć do jednego systemu. Maksymalna pojemność jednego zestawu BYD, czyli HVM, to jest 22 kWh. Razy 3 możemy sobie to do 66 kWh. Czyli 10 kW falownik otrzyma bez problemu z baterii. Tak jest, oczywiście, oczywiście, że tak. Teraz co jeszcze wyróżnia baterię BYD? Ta bateria potrafi pracować, bo to też nie tylko od falownika oczywiście zależy, potrafi pracować w trybie pełnego zasilania rezerwowego, czyli w tak zwanym full backupie. Oczywiście, jeżeli chcemy wykorzystywać naszą instalację fotowoltaiczną do pracy tak naprawdę wyspowej, w przypadku awarii sieci AC, musimy jeszcze nasz budynek od infrastruktury sieci AC odciąć, stosując układ SZR, czyli samoczynnego załączania rezerwy. Jest to mała zewnętrzna rozdzielniczka z automatyką.
tam są podwojone zabezpieczenia, tam są podwojone przekaźniki, lub oczywiście możemy sobie taką funkcjonalność zabudować w naszej domowej rozdzielnicy. Ważne jest oczywiście, aby przy zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej obecność takiego układu była zgłoszona. My odpowiadamy za jego działanie. I wtedy oczywiście, kiedy układ SZR wyczuje zanik faz, informacja poprzez falownik, odcięty budynek, zaczyna się praca na nasz użytek, czyli praca wyspowa w trybie zasilania jeżeli awaryjnego. Jeżeli nie mam tego systemu odcinającego od energii i jest awaria prądu, czy mam jakąś możliwość uzyskania energii w trybie awaryjnym w jednym gniazdku albo w inny sposób? Oczywiście, że tak. Oczywiście, jeżeli mówimy o zasilaniu rezerwowym trójfazowym, to zasilanie idzie na cały budynek, tak? Zasilamy wszystkie odbiorniki trójfazowe, zasilamy wszystkie odbiorniki jednofazowe. Natomiast mamy jeszcze rozwiązanie, jeszcze wrócę, to wymaga akcesoriów, ponieważ musimy mieć baterię, musimy mieć licznik w rodzinie smart meter, musimy mieć zabudowany układ SZR. Natomiast falowniki z serii Gen 24 Plus mają jeszcze jedną bardzo fajną funkcjonalność. To się nazywa u nas PV Point. Jest to jednofazowe zasilanie rezerwowe, które wyprowadzamy sobie dławikiem bezpośrednio z falownika. Musimy sobie tam tylko zadbać o to, żeby zabezpieczyć to gniazdko lub układ gniazdek oczywiście, bo to może być, te gniazdka mogą być zmostkowane na większą ilość sztuk. Musimy je zabezpieczyć zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 30 mA i wtedy w tym jednym gniazdku, czy w tym układzie podłączonym do tego jednego wyjścia z falownika będziemy mieli napięcie wtedy, kiedy napięcie AC z sieci zostanie odłączone. Bez licznika, może być bez baterii oczywiście, kto ma baterię, ten ma lepiej, bo będzie miał również w nocy. Natomiast jeżeli sam PV point, energia słoneczna, mamy napięcie, obciążalność do ponad 3 kW. Z tym, że jeżeli jest napięcie w sieci, to to gniazdko jest nieaktywne. Tak jest. Ona się aktywuje tylko wtedy, kiedy pojawi się napięcie, kiedy zaniknie napięcie, kiedy jest z sieci AC. Czyli pojawia się owri taki jakby. Dokładnie tak. Możemy sobie, no bo oczywiście tutaj mamy sytuację taką, mamy odbiornik podłączony do, nazwijmy to typowego gniazdka w ścianie, które jest zasilane na co dzień, no to teraz mamy zanik napięcia AC, mamy napięcie w PV Poincie, musimy sobie wypiąć odbiornik, wpiąć go do gniazdka podłączonego do wyjścia PV Point. Natomiast możemy sobie w takim powiedzmy układzie zastosować jeszcze przekaźnik ze stykami pomocniczymi i tak sobie zbudować ten układ, że automatycznie, załóżmy telewizor, będzie zasilany z sieci AC, a kiedy zniknie napięcie z sieci AC, przełączy się na napięcie przez PV Pointa, zejdzie napięcie ze styków pomocniczych, przerzuci nam to na zasilanie tego telewizora bez wypinania go z tego gniazdka. I ten falownik daje nam maksymalnie 2,5 kW w tym gniazdku jednym. 3 kW w PV Poincie. Czyli 15 amper mniej więcej. Dokładnie tak i jest to praca ciągła, natomiast przy dużym obciążeniu chwilowym to obciążenie może wzrosnąć do 4 kW. I takie gniazdko jedno możemy mieć. Takich gniazdek możemy mieć więcej, natomiast jest to wszystko tak naprawdę podłączonego do jednego wyjścia. Są to po prostu mostki 15, do kolejnych gniazdek. Aha, ale 15 amper jest jakby z jednego. Pokażemy źródło. To za chwileczkę w laboratorium. Jak to od zera uruchomić, jakie to jest proste i jak to... Czyli to jest to zasilanie awaryjne, jeżeli nie ma prądu tak. Z sieci energetycznej, to nam daje tak po prostu źródło zasilania awaryjne. Tak. I to jest dokładnie tak, to ma wyglądać, czyli ma być zabezpieczenie, ta skrzyneczka jedna i ją kupuję u Was, taką gotowe rozwiązanie, taką gotową skrzyneczkę, czy mam ją sobie po prostu samemu zbudować? Tu jest dowolność, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to zostanie wykonane. My nie wykonujemy takich urządzeń, także to nie jest nasze urządzenie. My dajemy dostępne zaciski, pod które się podpinamy. Natomiast tutaj, no, zgodnie z przepisami obowiązującymi, no, musimy sobie te obwody odpowiednio zabezpieczyć. Rozumiem. Czyli co, możesz to skręcić, pokazać tak mi, jak tam wygląda w środku. Że zobacz, już jest odkręcona śruba. Wszystkie śruby tutaj działają na tej zasadzie, że przykręcamy tylko o 180 stopni. Podstawowa sprawa jest oddzielenie napięcia DC i AC. Także sekcję AC mamy tutaj, żeby tutaj nie było żadnych problemów. Ryzyka ze zwarciem. Tak, żeby ktoś się tutaj nam mógł pomylić, nie? Więc tutaj mamy zaciski PV Point i wszystkie zaciski są sprężynowe, czyli bez przykręcania mamy cały montaż.
No i zaciski fazowe, nie? Ponieważ to jest zupełnie odrębny obwód. To jest bezpośrednio, powiedzmy w tym przykładzie, bateria jest połączona bezpośrednio z tym. To tak naprawdę nie istnieje w momencie, kiedy to jest aktywne, nie? Mhm. Ale jest L1N, a nie tak jak w generatorach L1, L2. Tak, tak. To jest to, że jest neutralny przewód. I tutaj mamy wejścia podwójne. Jeden to jest pewnie licznik prądu. Tak. A drugie? Tutaj, w tym przypadku akurat mamy podłączenie komunikacji do baterii. Aha, bo tak, bo musi być dokładnie tak skomunikowana bateria ze sobą. Mhm. Czyli tam podłączam to w tym momencie fizycznie tutaj. Tak. I to jest całe moje zadanie, które musiałem zrobić. Tak. I mam już gotowe gniazdko awaryjne. Jak długo trwa proces przełączania się po zaniku napięcia na to gniazdko? Katalogowo jest to do 90 sekund. Natomiast zaraz sobie zobaczymy, że jest to dużo krócej. Konfiguracja jest bardzo prosta. Jeżeli mówimy o PV Poincie, wchodzimy sobie tylko w funkcję wejścia-wyjścia i tam w miejscu, gdzie mamy backup, wybieramy sobie full backup albo PV Point. To jest, tak jak powiedziałem, to jest zupełnie odrębny obwód. On nie jest w żadnym momencie połączony z tym, co jest bardzo istotne, dlatego że jak korzystamy sobie z tego, to nie musimy w żaden sposób dodatkowo się rozłączać z siecią zewnętrzną. Ten obwód jest zupełnie odrębny. On jest off-gridowy, naprawdę taki prawdziwy off-grid. Tak. Tutaj są baterie litowo-jonowe? Nie, to są baterie LEFEPO4. My stawiamy na te najbezpieczniejsze technologie od najlepszych producentów, ponieważ my to traktujemy jako cały system. I wszystkie mają LEFEPO4 baterie, wszystkie wasze magazyny energii? Czy są jakieś wyjątki, że mogą mieć coś innego? Musiałbym teraz sprawdzić LG, bo nie mam najświeższych informacji, bo ona dopiero się pojawia, więc musiałbym... Ale większość ma dużo bardziej bezpieczne... Wszystkie są w tej technologii. I wszystkie są wysokonapięciowe. Tutaj nie ma takich, że 48 V, tylko zawsze macie te wysokonapięciowe baterie, ale zbazowane na LEFEPO4. Uruchomiliśmy sobie teraz baterię. Będziemy próbowali sobie uruchomić PV Point. Założyliśmy obudowę, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Także mimo, że jesteśmy w serwisie, który może grzebać w takich urządzeniach, ale ja jestem poza serwisem, w związku z tym okazało się, że jak chcę stać blisko, to musi być obudowa założona. On potrzebuje licznik prądu do działania? Tak, żeby dostać potwierdzenie braku napięcia. Czyli żółty kolor, mrugający zielony. Generalnie jest taka zasada, że jeżeli te diody mrugają i się zmieniają, to nie należy się za bardzo skupiać nad odczytywaniem czegoś, ponieważ to są sekwencje zazwyczaj przy resetowaniu, zapisywaniu ustawień i tym podobnych. Także takie informacje, że mrugnęła ta dioda, potem ta, no nie mają nic na celu. Widzimy już, że jest napięcie. Tak, dobrze. A teraz włącz prąd. Co się stanie? Jeżeli załączę teraz napięcie AC, wyłączy nam się oczywiście PV Point, ponieważ on zobaczy, że jest napięcie sieci zewnętrznej. No i falownik wróci do normalnej pracy. Oczywiście PV Point nam zgaśnie. Nie? Sprawdźmy. Zostało włączone napięcie. Czyli ten będzie się znowu uruchamiał, będą te pstrykały nam przekaźniki. I do czasu, kiedy faktycznie stwierdzi, że jest napięcie odpowiednie, mamy cały czas napięcie z gniazdka. Tutaj po tej diodzie widać, że jest napięcie w gniazdku. O, zostało wyłączone. Czyli system zadziałał w obie strony. To nie jest hybryda, falownik hybrydowy. Tak, to jest falownik hybrydowy. Serii Gen24+. Bardzo ważne jest, żeby jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Bardzo często nasi klienci, cytując, nie chcę SYMO, wezmę sobie Gena. Proszę zwrócić uwagę, że w naszym nazewnictwie firmowym falowniki SYMO to zawsze są falowniki trójfazowe, więc i seria Gen24+ może mieć oznaczenie SYMO lub PRIMO, czyli falowniki jednofazowe. W starszej serii snap inverter, czyli w tej, którą już masz u siebie, i w nowej serii Gen24+ również jest PRIMO, czyli i SYMO i PRIMO
w serii Gen24 Plus występuje i jest to seria. On jest teraz włączony, on działa, funkcjonuje, tak mówiłeś, tak, dokładnie ma teraz około 10 kW. Tutaj może nas zmylić, ponieważ oczywiście zielona dioda na przednim panelu falownika świadczy o tym, że falownik w tym momencie produkuje nam energię. Niebieska dioda, która nie pulsuje, tylko świeci się światłem stałym, informuje nas, że mamy podłączone i skonfigurowane połączenie z internetem. Natomiast proszę się nie zwieść brakiem przewodów od spodu, tak? W normalnych warunkach, przy montażu zgodnym z instrukcją montażu, zgodnym z warunkami gwarancji, do tego falownika dochodziłyby przewody. No jest to instalacja na ścianie demonstracyjnej we Froniusie. Mamy te przewody wyciągnięte przez obudowę, przez wnętrze falownika bezpośrednio pod zaciski. No u klienta zwykłego końcowego byłby to montaż niezgodny z warunkami montażu i klient utraciłby gwarancję. Natomiast w naszym przypadku utrata gwarancji tego falownika nie skutkuje niczym poważnym. Dokładnie, tym bardziej, że się nie psuje. Dobrze, czy taki falownik mogę założyć jako off-gridowy? Nie, nie są to falowniki przeznaczone na budowanie typowych instalacji off-gridowych. W warunkach gwarancyjnych są zapisy, do jakiego maksymalnego czasu możemy taką instalację wykorzystywać jako off-grid. Konkretnie wynosi to 15% czasu pracy czy życia falownika w danych warunkach. Czyli jeżeli mamy falownik, który wisi już rok, oznacza to, że przez 15% z tego roku on mógł pracować w trybie zasilania rezerwowego trójfazowego, czyli wyspowo. Rozumiem. Czyli to jest normalny falownik hybrydowy do pracy normalnej on-gridowej. W przeciwieństwie do naszej poprzedniej hybrydy, czyli do falownika serii Snap Inverter Hybrid, Simo Hybrid, ten posiada dwa niezależne wejścia MPPT. Starsza hybryda posiadała tylko jeden. Dwa niezależne, no, czyli standard. Tak. W normalnym Froniusie to jest... No technologia Superflex Design jakiej mocy pozwala nam są podłączenie. Te falowniki? Jakie można kupić u Was mocy? Jeżeli chodzi o przedział mocy, 3, 4, 5 kW. Tutaj specjalnie zrobię pauzę. 6, 8, 10 kW. Teraz dlaczego zrobiłem odstęp między 3, 4, 5 kilo? Falowniki 3, 4 i 5 kW nie mają funkcji zasilania rezerwowego, trójfazowego, pełnego. Dlatego, że jest to no, moc, która przy dzisiejszych obciążanych mocno budynkach byłaby niewystarczająca. Natomiast PV point jednofazowy oczywiście mają wszystkie falowniki od 3 do 10 kg. Pełny backup 6, 8 i 10. Maksymalne napięcie z fotowoltaiki na jednym stringu? Maksymalne napięcie do 1000 V. Standardowo 1000 V. Standardowo 1000 V. Sławku, oprócz oczywiście falowników rozmawialiśmy. Dwa słowa powiedziałem na temat licznika Fronius Smart Meter, tak? Fronius wychodzi naprzeciw odbiorcom całych systemów. To nie tylko sam falownik, to również licznik energii, który służy przede wszystkim do tego, żeby kontrolować przepływ, co się dzieje z energią w budynku, tak? Czy ona do nas jeszcze wpływa z fotowoltaiki, czy już mamy jej nadmiar i energię eksportujemy do sieci. To oczywiście nie wszystko. Chcemy tą energię wykorzystywać maksymalnie jak się da. Chcemy zwiększyć autokonsumpcję. Bateria oczywiście jak najbardziej sprzyja temu, ale jeszcze możemy magazynować energię nie tylko elektryczną, ale możemy jeszcze również magazynować energię cieplną. Stąd sterownik zaawansowany Fronius OnPilot. Nazwa OnPilot sugeruje nam już troszeczkę jednostkę. Opór elektryczny. Możemy sterować wszystkimi elementami, które są rezystancyjne, czyli najprościej mówiąc chociażby grzałkami, ale mogą być to również podłogówki elektryczne, panele podczerwieni itd. Bardzo fajny sterownik, jego zasada przede wszystkim opiera się na tym, aby całą energię, która będzie w danym momencie nadwyżką, co do wata przerzucić do elementu wykonawczego, w tym przypadku grzałki. Czyli jeżeli na liczniku dwukierunkowym pojawi się nadwyżka 2794 W, to dokładnie tyle OnPilot przekieruje nam do grzałki. Oczywiście, jeżeli chcemy grzać wodę, bo nasze dwie łazienki tutaj w firmie Fronius w Gliwicach, grzejemy sobie wodę z fotowoltaiki, no ale co w przypadku, kiedy będzie dzień pochmurny? Oczywiście możemy sobie w OnPilota skonfigurować w taki sposób, aby doposażyć jeszcze zbiornik w czujnik temperatury PT1000 podpięty do OnPilota. I teraz działa to w ten sposób. Ustalamy sobie przedział godzinowy. Przykładowo od godziny 13 do godziny 16 woda w zbiorniku ma mieć temperaturę 40 stopni. Jeżeli będzie na tyle energii z fotowoltaiki, że to wystarczy,
fajnie, mamy grzanie za darmo. Jeżeli natomiast nie będzie tej energii na tyle, żeby tą wodę do tej temperatury podgrzać, OnPilot wysteruje nam urządzenie dodatkowe u klienta. Czyli na przykład, jeżeli klient posiada kocioł gazowy, który potrafi się sterować na załącz, wyłącz sygnałami, OnPilot potrafi go uruchomić. Jeżeli nie mamy już nic innego, to po prostu dobierze sobie brakującą część energii z sieci AC. Priorytetem w tym przypadku jest temperatura o danej godzinie. Sterowanie odbywa się przez aplikację Fronius w telefonie komórkowym czy w internecie. Tą uniwersalną aplikację, czy to znaczy, jeżeli chodzi o konfigurację Froniusa OnPilot, no to wszystko odbywa się poprzez jego interfejs webowy. Przez przeglądarkę internetową. Mm-hmm. Raz wchodzimy, ustawiamy sobie zakresy temperatur, ustawiamy sobie wygrzew wody raz na określony czas. Dość podobną konfigurację ma ten falownik tutaj na wyjściu, prawda? Też mogę tam wyprowadzić sobie sygnały sterujące w zależności od ilości fotowoltaiki. Oczywiście, że tak. Najprostszą funkcjonalnością Froniusa Symo, jak zapewne już wiesz, jest wbudowany przekaźnik, który potrafi się zamykać lub otwierać w zależności kilka od progu. Nawet. Ich jest, nie? Tak jest, jest oczywiście, jeden. Że tak. Natomiast właśnie, tutaj rozgraniczmy dwie rzeczy. Przekaźnik w serii Snap Inverter załączał się lub wyłączał od progu produkcji. No ale samo sterowanie wielkością produkcji jest słabe. My nie wiemy, czy po drodze gdzieś odbiorniki tej energii nie zużywają. Dlatego z pomocą przychodzi karta Data Manager, która jest zabudowana w zasadzie seryjnie w każdym falowniku. I teraz, mówiąc o tym falowniku Fronius Symo serii Snap Inverter, mówię jednoznacznie o falownikach tak samo Fronius Gen 24 Plus, ponieważ ta funkcjonalność jest identyczna. Mam tutaj na myśli czterycyfrowe wejścia. Czyli możemy sobie ustawiać progi załączania i wyłączania danego odbiornika. Mało tego, możemy sobie ustawić minimalny czas na załączenie. Przykładowo, załóżmy, że uruchamiamy urządzenie, które posiada sprężarkę, jakąś klimatyzację. Tam w przypadku jednej chmurki przelatującej co chwilkę nie możemy robić włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Działa to bardzo niekorzystnie na chociażby samo urządzenie. Więc możemy z palca w konfiguracji sobie zaznaczyć, że urządzenie po aktywacji ma pracować na przykład minimum 10 minut. Czyli nawet jak po 2 minutach przyjdą chmury, sterownik dopiero w falowniku wyłączy to urządzenie po 10 minutach. Mm-hmm. To też nie wszystko. Maksymalny czas pracy na dzień. Przykładowo nie chcesz, aby twoja pompa w basenie, która filtruje ci wodę, pracowała dłużej niż 4 godziny w ciągu dnia. To pozwoli wymienić tak naprawdę całą wodę, przefiltrować. Ustawiasz sobie 240 minut. Zapisujesz zmiany. Będzie to zliczane na raty, czyli była nadwyżka, uruchomiło się cyfrowe wyjście, pracowała pompa. Przyszły chmury, wyłączyła się, ale pamięta, że już godzinę pracowała. Później dorzuci kolejny czas, maksymalnie 4 godziny w tym przypadku. Więcej w ciągu tej doby już tego urządzenia nie uruchomi. Czyli OnPilot ma trochę większą funkcjonalność niż miał sam w sobie już falownik Froniusa. Ma większą funkcjonalność na pewno, tak. Przede wszystkim automatyzacja i przede wszystkim wykorzystywanie co do wata płynnie nadwyżki podążającej tak naprawdę za rampą produkcji. To jest przede wszystkim coś, co to charakteryzuje. Tutaj zawsze uzyskamy charakterystykę nadążną, ale skokową, a tutaj dosłownie pokrywamy się z wykresem produkcji. Dobrze. Do tego potrzebujemy licznik prądu, wiadomo. Tak jest, Fronius Smart Meter, tak jest. I tyle tak naprawdę. I tyle. Oprócz tego Fronius ma jeszcze jakie gadżety? Mamy jeszcze przenośne stacje ładowania samochodów elektrycznych chociażby. Mamy taką zainstalowaną na zewnątrz. Przenośne stacje ładowania samochodów. Do nich nie potrzebujemy tego. Nie. Wpinamy go normalnie sobie do sieci. Tak jest. Potrzebujemy licznik prądu? Czy... Nie, to znaczy tak. Ale czy warto go mieć? Warto zawsze mieć dzięki licznik. Dzięki temu zyskamy więcej na tej stacji ładowania. Oczywiście, funkcji. Że tak. A posiadając to, zyskamy też... mieć licznik. Też zysk, ale tak, czy stacja ładowania samochodu elektrycznego zyska coś dzięki posiadaniu tego urządzenia u nas, czy nie? Nie, to tak. Urządzenie jest zupełnie niezależne. By się przydał. Tak jest. I ją wpinamy sobie w dowolne miejsce. Oczywiście. W 3 fazy sieci. Tutaj też jest karta pogodowa do tego falownika. I czy ona również może działać z tamtym falownikiem? Tak, oczywiście tutaj taką kartę, ona się nazywa dokładnie sensor card, możemy wpiąć bezpośrednio do falownika. Mamy wtedy parametry z 4 czujników. Mamy temperaturę modułu, temperaturę otoczenia, tak, ilość energii słonecznej oraz prędkość wiatru. Natomiast w przypadku falowników serii Gen 24 Plus taką kartę możemy sobie wykorzystać, wykorzystując zewnętrznego data managera i podpinając kartę sensora do tego rozwiązania. Ten licznik jest uniwersalny, pasuje do każdego waszego falownika. Tak jest.
W jednej instalacji, co jeszcze bardzo istotne, możemy wykorzystać 4 takie liczniki Fronius Smart Meter. Jeden oczywiście zawsze będzie główny, bezpośrednio na styku naszego budynku z operatorem, czyli obok licznika OSD. Natomiast dodatkowy licznik może być na przykład zainstalowany jako pomiar odbiornika, czyli na przykład bezpośrednio przed pompą ciepła. Może nam obliczać, ile nam zużyje pompa ciepła, ile nam zużyje dany obwód gniazdek elektrycznych. Mhm. I do 4 takich liczników łącznie z głównym możemy sobie w instalację podpiąć. Jeżeli mamy od pilota, to już tylko 3. Czyli 3 liczniki plus on pilot, maksymalnie 4 takie urządzenia magistralą Modbus. On pilot tylko jeden może być w układzie? Czy też może być kilka założonych? Tylko jeden on pilot może być w układzie. Dobrze. Kolej... Ale może, przepraszam, sterować jedną, dwiema lub trzema grzałkami. Panele fotowoltaiczne. Czy macie jakiegoś swojego dostawcę, tak jak mamy, dostawcę magazynu energii? Jak to nie, wygląda? Nie. W przypadku modułów fotowoltaicznych w zasadzie korzystamy z całej szerokości gamy dostępnej na rynku. Wszystkie moduły... Nie ma ograniczeń. Czyli nie ma ograniczeń. Nikt się nie musi martwić, że aha, wybrałem takie panele, bo są ładne i do nich nie mogę założyć licznika. Do wszystkich nie, paneli założymy licznik. Tak. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Założymy falownik Froniusa. Mamy ładowarkę samochodową. Malutką. Malutką, mobilną. Mobilną. Co jest ciekawego w niej? Słuchajcie, przede wszystkim mamy dwie wersje tej ładowarki. Mamy wersję Home i wersję Go. Wersja Go charakteryzuje się tym, że ma bardzo króciutki kabelek, dosłownie pół metra i zakończona jest wtykiem. Wtykiem 16 bądź 32 amperowym, w zależności od tego, czy mamy moc 11 czy 22 kW. Wersja Home jest identyczna, jeżeli chodzi o samo urządzenie, po prostu ma dłuższy kabel, który możemy wpiąć do rozdzielnicy. Tutaj, ze względu na to, że no mamy to zainstalowane w słupku na stałe, nie ma to już dla nas znaczenia, czy tam wewnątrz ukryliśmy gdzieś gniazdko, czy po prostu wpięliśmy kabel do małej rozdzielnicy. Ale jeżeli byśmy mieli wersję Go, załóżmy, mamy tu gniazdko, możemy sobie tego wattpilota odpiąć, odczepiamy go ze słupka, odpinamy wtyk z gniazda na ścianie i zabieramy sobie wattpilota do bagażnika i zabieramy go w drogę, ładujemy się, słuchajcie. To urządzenie nie wymaga fotowoltaiki. My nie potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej w ogóle. To jest po prostu odbiornik energetyczny, który nam będzie ładował nasz samochód. Natomiast, kiedy mamy instalację fotowoltaiczną, najlepiej opartą na falowniku Fronius. Jeżeli nie na Froniusie, to możemy zewnętrznym data managerem Froniusowym ten problem rozwiązać. No to oczywiście nadajemy mu skrzydeł. Ładujemy z fotowoltaiki, ładujemy totalnie energią darmową, tak na dobrą sprawę. No i mnóstwo opcji konfiguracji. Tutaj mam znaczek. Tak, już. Jakiś taki. Już prezentuję. Wersja wattpilota pierwsza, wersja wattpilota 2.0. Uspokajam od razu użytkowników, którzy nabyli nawet niedawno wersję pierwszą. Wersja druga różni się tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestią obudowy. Natomiast funkcjonalności po aktualizacji oprogramowania w jednym czy w drugim są zupełnie, zupełnie identyczne. Urządzeń mamy więcej, to potrafią działać w funkcji dynamicznego równoważenia obciążeniem lub w priorytetach. Już pokrótce tłumaczę. Do 3 urządzeń możemy skonfigurować w ten sposób za pomocą aplikacji, zaznaczając, jaką mamy wartość zabezpieczenia nadprądowego w budynku. Czyli przykładowo, załóżmy, że żaden odbiornik energetyczny w domu nie pracuje, mamy 32 ampery na zabezpieczeniu głównym, mamy 2 wattpiloty, będą ładowały, załóżmy, do jednego podepniemy samochód, będzie ładował pełną mocą do 32 amperów. Jeżeli załączymy drugi i będą ustawione w tym samym priorytecie, będą ładowały po 16 amperów. Każdy samochód. Jeżeli ktoś w domu załączy piekarnik elektryczny, musi być tutaj licznik i instalacja fotowoltaiczna, jeżeli mówimy o tej konkretnej funkcjonalności. Jeżeli ktoś załączy piekarnik, obydwa wattpiloty zjadą do takiego poziomu energetycznego, żeby uniemożliwić zadziałanie wyłącznika nadprądowego. Możemy ustawić je tak, żeby każdy miał inną przydział mocy, czyli ładuję z jednego, podłączam drugi, ale tamten dostanie połowę tego, co ten, czyli równo musi być. Nie, w przypadku dynamicznego równoważenia obciążeniem one będą się wyrównywały między sobą, natomiast mamy jeszcze opcję priorytetów. Działa to w ten sposób. Mamy priorytet niski, średni lub wysoki. Załóżmy sytuację 3 takich urządzeń. Jeden ma priorytet wysoki, 2 mają niskie. Czyli ładuje się 2 kolegów, szarych, zwykłych pracowników, tak? Przyjeżdża pan prezes, podpina się do 3. Prezes musi dużo jeździć, ma ważnych klientów, podepnie się do 3 urządzenia, dostanie całą energię
tylko dla jego samochodu. Tam ci dwaj o zero. Jeżeli odjedzie, dopiero wtedy tamtych dwóch z priorytetem niskim dostaną po 16 przykładowo amperów. Mhm. Jeżeli jeszcze jeden z kolegów odjedzie, to dopiero trzeci dostanie max 32 ampery. To jest jakiś czytnik kart? Tak, tutaj z przodu na obudowie przedniej mamy czytnik kart RFID. Po pierwsze, możemy sobie kartą dołączoną w zestawie zresetować to urządzenie do wartości fabrycznych lub w zestawie mamy jeden, możemy się doposażyć w kolejne, do 10 sztuk chipów RFID, takich breloków, które możemy sobie dopiąć na przykład do kluczy i ustawić wat pilota w taki sposób, że będzie ładował dopiero wtedy, kiedy przybliżymy mu tą pastylkę do sensora. Mało tego, w tabelce możemy sobie te pastylki ponazywać, te chipy RFID, i będziemy widzieć, że Marek zużył tyle i tyle energii, Krzysiek tyle, a Piotrek tyle. Czy jest zabezpieczenie przed ładowaniem przez osoby trzecie? Tak jest. I rozliczenie energii pobranej przez każdego użytkownika tego urządzenia. W tej tabelce, ona się pojawia, gdzie ta tabelka? W aplikacji Fronius? W aplikacji Fronius, którą mamy zainstalowaną na smartfonie. Pamiętajmy jeszcze bardzo fajna funkcjonalność Next Trip, następna jazda. Możemy sobie ustawić, że naładuje nam się ten samochód na godzinę na przykład 10 rano na przejechanie dystansu, załóżmy 40 km. Jesteśmy, powiedzmy, ładujemy się w miejscu niekorzystnym finansowo, tak to nazwijmy. Minimalna ilość potrzebna na przykład na dojechanie nam z naszej, nie wiem, domku letniskowego do domu, gdzie mamy fotowoltaikę, więc ustawiamy tylko 40 km z jakimś, powiedzmy, zapasikiem, dojeżdżamy do domu, a tam ładujemy do pełna już na przykład, gdzie mamy fotowoltaikę. Mm-hmm. Możemy ustawiać godziny ładowania, w jakiej porze chcemy dnia ładować samochód, na przykład w nocy, kiedy tani prąd. Na takie funkcjonalności na pewno wkrótce wejdą. Natomiast tak, oczywiście możemy sobie nawet tym przyciskiem możemy aktywować tryb Eco Mode, czyli tryb ekonomiczny. Będzie ładował tylko wtedy, kiedy będzie dostępna fotowoltaika. Mhm. Czyli rozwiązanie ciekawe. Bardzo ciekawe. Jaka maksymalna jest moc ładowania? 11 lub 22 kW. Czyli standard. Automatyczne przełączanie między ładowaniem jedno-, dwu- lub trójfazowym. Przełączanie następuje automatycznie w zależności od wysokości produkcji. Pamiętajmy oczywiście, jest jeszcze jedna rzecz. Użytkownicy muszą mieć samochód, który na przykład pozwala ładować się trójfazowo, tak? Bo często jest taka sytuacja, że no ktoś dzwoni, słuchajcie, kupiłem urządzenie trójfazowe, ładuje się z jednej fazy. Co jest nie tak? A jaki pan ma samochód? No taki i taki. Tak. To niekiedy nie jest łatwe do ustalenia, nawet dealerzy niekiedy muszą gdzieś zasięgnąć po numerze VIN, jaki kontroler jest zabudowany na pokładzie. Dokładnie, to tak, to jest częsta rzecz, którą ludzie się dziwią. Kupują tani samochód elektryczny, że ładowarka jest powolna, bo... Tak, i 7 kW na przykład z jednej fazy, nie? Maksymalnie może wziąć. Dokładnie. No, czyli to jest takie uzupełnienie już całej jakby oferty Froniusa. Tak, całego ekosystemu, który pozwala nam przede wszystkim zwiększać właśnie wspomnianą wcześniej autokonsumpcję. Jakieś są plany przyszłościowe? Coś jeszcze Fronius planuje wprowadzić za rok, za dwa, za trzy lata? Czy na razie to jest wszystko? Nie, nie wykluczone. Patrząc na dynamikę rozwoju sprzętu w ostatnimi czasy, na pewno tak. Jeszcze coś takiego, jak rozmawialiśmy chociażby o licznikach inteligentnych, dwukierunkowych. Jeszcze wprowadzamy licznik IP, który będzie bezprzewodowym licznikiem. Czyli no, to, czego brakowało troszkę. Tak jest. Zwłaszcza jak jest gotowa infrastruktura, musimy tak pociągnąć. Bo mamy falowniki bezprzewodowe, mają Wi-Fi zamontowane. Oczywiście. Tutaj mamy też Wi-Fi? Czy jak... Tak jest. On w tym momencie, jeżeli chcemy korzystać z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznej i uzależniać ładowanie od produkcji, to oczywiście musi nasze urządzenie rozmawiać z falownikiem, a rozmawia przez router. Czyli musi się znajdować, innymi słowy, w tej samej instalacji, tylko w której przez falownik. Wi-Fi. Nie musimy RS-a podłączać. Tutaj nie mamy RS-a, tutaj tylko przez Wi-Fi. W tym momencie tylko RS potrzebuje licznik, ten licznik i pilot, nie? Tak jest. Te dwa urządzenia jeszcze. Tak jest. Dokładnie tak. Dobra. Wielkie dzięki. Proszę uprzejmie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również. Operacje falownika. Właściwie wszystkie operacje, które możesz zrobić stojąc przy falowniku z jego web interfejsu, możemy też to zrobić. Natomiast, żeby to zrobić, potrzebujemy Twoją zgodę. Czyli Ty musisz wejść do aplikacji, zezwolić na zdalny dostęp dla supportu. Wtedy kontaktujesz się z nami i my możemy wejść do tego falownika, sprawdzić coś, przestawić coś. Czy jest wejście przez stronę internetową wewnętrzną do falownika? Przez tutaj IP było. Lokalne, tak? Tak. Tak, oczywiście. Czyli to co było tutaj, tak, to zostało. Adres też jest ten sam. Jak ładnie wygląda w środku.